Jako premier zamknął Ślązakom kopalnię. On, człowiek z Górnego Śląska, na którym po latach bił zresztą rekordy liczby głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, na którego czele stanął w 2009 roku. Rozmawiamy z profesorem Jerzym Buzkiem, premierem polskiego rządu w latach 1997-2001. Wywiad w pociągu z Warszawy do Bielska-Białej to symboliczna podróż, w której wracamy do wydarzeń sprzed dwóch dekad. Pytamy o zamykanie kopalń węgla kamiennego. Porównujemy to z obecnymi planami rządowymi zamykania kopalń węgla energetycznego do 2049 roku. Zastanawiamy się nad przyszłością energetyki, ale również nad bezpieczeństwem energetycznym kraju. Między innymi w kontekście budowy rurociągu Baltic Pipe z Norwegii do Polski, ale też w kontekście budowy kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. 7 miesięcy trwały ostatnie negocjacje górników, związków zawodowych górniczych z rządem. Czy dzisiaj gratulowałby pan wiceministrowi aktywów państwowych Arturowi Soboniowi tego, że wreszcie udało się powiedzieć 2049, to jest data graniczna zamykania kopalń węgla kamiennego energetycznego w Polsce? Porozumienie to zawsze jest dobra wiadomość, tym bardziej, że górnicy grozili różnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami, gdyby go nie było. Ale oczywiście 2049 to jest abstrakcyjna data i mam takie przekonanie wewnętrzne, że zarówno górnicy, którzy się na tym doskonale znają, jak i rząd, dokładnie wiedzą, że ta data nigdy nie może być wykonana. Nie dlatego, że to będzie później, tylko dlatego, że to będzie grubo wcześniej, bo nam się pokłady węgla kończą. Ten węgiel jest często nie najlepszej jakości. Zapadają się różne miejsca na Śląsku. Wystarczy popatrzeć, jak wygląda Bytom. Straszna spuścizna wielu dziesięcioleci wydobycia węgla. I czasami warto spojrzeć na Śląsk nieco inaczej niż dotąd. Oczywiście górnicy mają swoje racje, że mówią rządowi, że chcieliby mieć jakąś perspektywę ustaloną, trwałą, żeby się na coś z nimi umówić. Ale równocześnie wiedzą, że węgiel się kończy i trzeba z niego wychodzić, bo to są same niekorzystne skutki. Smog, choroby, także to, że mamy najdroższą energię w zasadzie w Unii Europejskiej, a więc nie ma wyjścia. Sprowadzamy węgiel z Rosji. Już nie chcę tego wszystkiego wymieniać. To jest węgiel, który zresztą pani redaktor się w tym specjalizuje. I to są same niedobre wieści o sprowadzaniu tego węgla właśnie do Polski. A ludzie, ci, którzy mają na przykład prywatne firmy energetyczne, chcą opalać dobrej jakości, tanim węglem, a on jest tańszy. Więc to wszystko wygląda nie najlepiej. Umowa, którą podpisano, jest bardzo podobna do tego, co myśmy zrobili 20 parę lat temu. Powiedzmy tutaj, jest mowa o odprawach, jest mowa o gwarancjach zatrudnienia, jest mowa o urlopach górniczych. Skądś pan to zna? Wszystko to było. Wszystko to było. Co ciekawe, obecny przewodniczący Solidarności podpisał tą umowę, a 20 parę lat temu 95% szefów w Górniczej Solidarności zgadzało się z umową, a ta jedna osoba, obecny przewodniczący, się nie zgadzał. Dzisiaj podpisał to, z czym się nie zgodził 20 parę lat temu. Pani redaktor, myśmy w ciągu 2-3 lat doprowadzili do wygaszenia 20 paru kopalń, bo było to absolutnie konieczne. Jeśli górnictwo miało przetrwać, to tak musiało się stać. Zaraz wrócimy do pana reformy, ale ja bym chciała usłyszeć od pana odpowiedź na takie pytanie. Jeżeli my mówimy, okej, nasi górnicy wiedzą, że wszystko się zmienia, widzą, że sprowadzamy węgiel, no właśnie, jak my im mamy wytłumaczyć, że my musimy odchodzić od węgla, nie tylko Polska, Unia Europejska musi odchodzić od węgla, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Kolumbia, Australia, oni wszyscy cały czas wydobywają węgiel, mimo iż praktycznie sami coraz mniej go spalają, no ale jest popyt, jest podaż. A my mówimy polskim górnikom, nie, my będziemy zamykać kopalnie. No. To jest parę powodów, dla których to można wytłumaczyć i nawet jest dość łatwo, jeśli rząd ma zaufanie górników. 20 parę... Nie ma. 20 parę lat temu, jak przystępowaliśmy do reformy, to parę miesięcy wcześniej były wybory i myśmy przed wyborami rozmawiali z górnikami i podpisywaliśmy wstępne porozumienia, że tak właśnie będziemy działać.
robiliśmy to, na co umówiliśmy się jeszcze przed wyborami. A nie mieli do Pana pretensji? No jedziemy pociągiem, tak symbolicznie, z Warszawy do Katowic. Wtedy to był premier z Katowic, który jeździł do Warszawy. Czy ci górnicy nie mieli takiego poczucia, no nasz człowiek, a robi nam takie rzeczy. Sam Pan powiedział, 20 milionów ton praktycznie mniej produkcji. Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy musieli pożegnać się z kopalnią. Nie musieli. Chcieli. Bardzo chcieli. Była kolejka ludzi po odprawy. Ci, którzy brali urlopy górnicze 5, 4, 3 lata przed emeryturą, odchodzili bez problemu. Jeśli ktoś chciał pracować nadal na kopalni, która była wygaszana, był dowożony na inną kopalnię i nie było z tym żadnych problemów. My nie mieliśmy wystarczająco wiele pieniędzy, żeby mieć na odprawy. My wtedy nie mieliśmy finansowania z Unii Europejskiej. Polska musiała sobie sama radzić ze wszystkimi problemami, również z pakietem socjalnym. Musieliśmy sobie poradzić z przekształcaniem na przedsiębiorców. A pani mówi, że ja wracam. Tak, ja mieszkam na Śląsku przez całe życie. Nigdy nie przestałem. Ja jadę do siebie. Ja jadę po prostu do domu. Nigdy. Na Śląsku, w Zagłębiu, nigdy nie miałem żadnej krytycznej uwagi, ani na ulicy. Oczywiście politycy, ostatnio związkowcy również, zwłaszcza szef związku, zupełnie nieracjonalnie czasami podnoszą jakąś wrzawę. Proszę pamiętać, że na Śląsku mieszkają ludzie, którzy chcą mieć zdrowe dzieci, które nie chcą, żeby im się domy waliły. Myśmy wprowadzili zasadę w czasie reformy, że samorządy decydują także o tym, czy się kopie węgiel. Mogą się nie zgodzić. Dzisiaj w Rybniku, w Żorach, w Katowicach, w Imielinie, w wielu miejscach mówią, my nie chcemy kopać węgla, my nie chcemy otwierać nowych kopalń, nawet na węgiel koksowy, który ma sporą przyszłość i ludzie nie chcą. Dlaczego my nie spojrzymy na Śląsk trochę inaczej? To jest mój Śląsk. Ale to jest Górny Śląsk, Panie Profesorze. Jest... A pojedźmy na Dolny Śląsk. Ja wróciłam właśnie z Dolnego Śląska. Jest rok 2021, Wałbrzych. Tam są dalej bieda szyby. Tam ludzie cały czas w ten sposób wydobywają węgiel, bo tam ta reforma była jednak trochę inna niż na Górnym Śląsku. Tam zamknęliście wszystkie kopalnie. Niech Pani nie mówi do mnie, zamknęliście. No. Chyba, że ja reprezentuję wszystkich polityków w ciągu 30 lat. Nie, nie, nie. Ja mówię... Ja rząd, którym kieruję, pana. Nie zamknął tam ani jednej kopalni. Warto to odczarować. Ja słyszę takie opinie. Kopalnie w Zagłębiu Wałbrzyskim, ja w tej chwili nie wchodzę w to, czy słusznie, czy niesłusznie, były zamknięte przez naszych poprzedników. Zaczęło się od 92 roku, a skończyło w 95, 6. No, Nowa Ruda była zamykana jednak w czasach pańskiego rządu. Proszę Pani, kopalnie się zamyka 4-5 lat. To nie jest tak pstryk, i wyłączamy. To jest zagrożenie metanowe, zagrożenie zalaniem wodą. Ta kopalnia była zamykana przez 4-5 lat i zupełnie inny rząd kilka lat wcześniej podjął na ten temat decyzję. I nie było nawet do czego wracać, gdybyśmy nawet chcieli. Ani jedna kopalnia w Zagłębiu Wałbrzyskim nie stała do dyspozycji przed rządem, którym ja kierowałem. Warto to wiedzieć. Ja wiem, że tego fake newsa to się nie odwoła tak szybko. Powtarzam jeszcze raz. Poprzedni rząd lewicowy, jeszcze wcześniej rządy solidarnościowe podejmowały tę decyzję wspólnie. Być może w ogóle nic nie dało się zrobić, to jest inna sprawa. Ale nie otoczono ludzi na tym terenie taką opieką, jak myśmy to zrobili w czasie naszej reformy. To prawda. Być może to musiało się tak skończyć, ale działania powinny być inne i nie zależały od mojego rządu. Zawsze nas podejrzewano, pana premiera Steinhoffa, który był odpowiedzialny i był głównym autorem tej reformy. Jest wielka okazja, żebym to mógł mocno powiedzieć. I mnie także podejrzewano, że my zamykamy kopalnię w Zagłębiu, bo my nie jesteśmy Zagłębiacy, tylko jesteśmy ze Śląska. Mieszkamy obydwaj w Gliwicach. Proszę pani, my zamknęliśmy między innymi kopalnię Gliwice właśnie wtedy, która jest od miejsca, gdzie mieszkamy pół kilometra. Tam, gdzie mieszkamy, zamknęliśmy największą kopalnię. W wielu innych miejscach, zdecydowaną większość kopalń zamknęliśmy na Śląsku, nie w Zagłębiu. Zagłębiowskie kopalnie głównie zamykała Lewica. Ja nie mówię w tej chwili, że ja mam pretensje o to do Lewicy, tylko ja chciałbym odczarować jakieś
powiem szczerze i trywialnie, głupotę, które się na ten temat mówi. Myśmy zamykali te kopalnie, które nie miały szans. Najwięcej takich było niestety w Zagłębiu Rybnickim, tak to nazwijmy. Na przykład kopalnia Morcinek. To była kopalnia na granicy z Czechami, która miała doskonały węgiel, ale nie dało go się racjonalnie i z pożytkiem eksploatować. Prędzej od czeskiej strony, ale Czechy... Były takie plany, pamięta pan, ale też się nie powiodły. Ale pani redaktor, siedzieli ludzie, fachowcy, nie politycy. Siedzieli i mówili, która kopalnia nie ma szans. Która kopalnia nie jest ekonomiczna. A były takie próby targów ze strony związków zawodowych wtedy, że a może jedna, pewnie tak, może ta, a może pewnie nie ta. Pewnie tak, ale teraz była, tak jest. Była kolejka o odprawy. Pani redaktor, była kolejka o odprawy. Myśmy odsuwali o 3 miesiące, o pół roku. Nie, nie możemy wam dać odprawy, żebyście wyszli z górnictwa, bo nie mamy tyle pieniędzy. Myśmy w czasie tej reformy zdecydowali podnieśli wydajność pracy w górnictwie. I zawsze mówiliśmy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, że na pewno kosztem bezpieczeństwa nie będziemy obniżać kosztu wydobycia. Tą drogą nie wolno iść, bo na Śląsku jest wiele kopalń zametanizowanych, to znaczy grożących wybuchem. No niemal wszystkie, większość. No, mieliśmy te wypadki, Halęba 2006. Wie pani, bo pani mnie pyta, jak ja jestem przyjmowany na Śląsku. No, muszę pani powiedzieć, to wręcz kiepsko tak mówić, ale może wyniki do Parlamentu Europejskiego trochę o tym świadczą, bo przecież głosują na mnie przede wszystkim w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Mysłowicach, tam gdzie zamykaliśmy kopalnie. Na Śląsku zamykaliśmy tam właśnie kopalnie. Śląsk, Zagłębie mają najmniejsze bezrobocie w kraju, drugie najmniejsze. Jeszcze jest jeden region, który ma mniejsze bezrobocie, czyli tam jest niemal najmniejsze bezrobocie w kraju, pomimo zamknięcia tylu tysięcy miejsc pracy, bo tam inwestowaliśmy, wierząc w samorządy. Przecież właśnie rząd, którym kierowałem, wprowadził samorządność na poziomie powiatowym i regionalnym, żeby w regionie, którego stolicą są Katowice, że można byłoby zarządzać tym regionem. A mało tego, każdy właściwie z miast, kilkanaście miast na Śląsku i Zagłębiu ma status nie tylko gminy miejskiej, ale również powiatu. I to są dodatkowe uprawnienia. Każde takie miasto jak Siemianowice, jak Mysłowice, nie mówię o Katowicach, Tychach, Gliwicach, to ma, tam ma prezydentów, tam wszędzie mamy prezydentów, bo to są uprawnienia powiatu. A więc są dodatkowe środki finansowe, dodatkowe możliwości organizowania, tworzenie takiego scalonego sposobu zarządzania tym terenem. Specjalnie robiliśmy takie rozwiązanie, bo przecież tam się właśnie kopie węgiel. Tam się wydobywa węgiel. Mnie, pamiętam, zapytano na spotkaniu z takimi starszymi ludźmi, to była jakaś grupa emerytów, rencistów, kilkadziesiąt, może sto kilkadziesiąt osób, i wstał jakiś górnik, mówi, panie, pan, oczywiście gwarą śląską, pan nam tu pozamykał kopalnię. No właśnie. A ja mówię, proszę pana, my jesteśmy w Rudzie Śląskiej. Wie pan, ja bym tu nie poruszał tej sprawy, bo górnictwo to jest wspaniały, cudowny zawód. Ja miałem w rodzinie górników. Wspaniała tradycja dobrej roboty. I tu na Śląsku tak to czujemy, że jak kończą się kopalnie, to się kończy ta wielowiekowa tradycja, 200 lat. Wielu ludziom świat się kończy. Ma pan o tym rację, powiedziałem, tylko że górnictwo to jest też ogromne zagrożenie dla życia, dla zdrowia, dla pańskich wnuków i dla pańskich prawnuków, bo oni tu muszą żyć, prawdopodobnie są na miejscu. Oni często wyjeżdżają, bo tu mamy powietrze najgorsze w Europie, jeśli nie najgorsze w świecie. Proszę o tym pamiętać, a poza tym ja bym w Rudzie Śląskiej w ogóle nie poruszał tego tematu. Przecież mieliśmy tutaj tragedię i o tej tragedii mówiła cała Polska. A więc mówiło trzeba Halębie, jak naj... prawda? Tak, trzeba jak najszybciej. I koło niego siedziała żona, czy nie wiem. Sieć hopie niegody. Proszę pani, jego kobieta mu powiedziała, siadaj hopie głupio niegody. Bo wie pani, my ciągle widzimy racje górników, które są. Bo odpowiedzialny rząd musi się z nimi na coś umówić. A słyszeliśmy niedawno, że mamy węgla na 200 lat i nigdy z niego nie zrezygnujemy. I że węgiel jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. To jak teraz nagle rząd przychodzi i mówi, nie, musimy z węgla wychodzić,
to oni się dziwią. Jeśli nam obiecują jakieś odprawy, obiecują coś innego, to może też kłamią. Po prostu. Nam ufali. Przepraszam, że to powiem. Dopłacaliśmy 23 zł do każdej tony węgla. Teraz chyba nawet więcej. 4,60 do każdej tony węgla. To 2020 rok. To są gigantyczne pieniądze. Sytuacja w 1997 roku była fatalna, a teraz jest jeszcze gorsza. Ja często słyszę, jak górnicy mówią, że znika tradycja, że znika coś, co było wspaniałego. Ja wiem, bo ja widzę w szafie, w mojej rodzinie, mundur górniczy z pióropuszami. Ja byłem, nasi poprzednicy zamknęli kopalnię w Bytomiu 4 lata wcześniej i ona kończyła swoją działalność, to Bytom Karp, taka dzielnica. Kończyła akurat, jak ja zacząłem rządzić, ale decyzja była parę lat wcześniej. I była ostatnia orkiestra, ostatni koncert orkiestry górniczej. Oni w tych pióropuszach siedzą, naokoło ciotki, dzieci, wnukowie i płaczą. Ci mężczyźni płakali, bo oto kończył im się jakiś niesamowity 200-letni obszar historii, w którą weszliśmy. Ale ja jestem przekonany, że przecież to wszystko nie znika. My pamięć o tym zachowamy na Śląsku. Mój Śląsk zawsze będzie robotny, zawsze będzie dobrze zorganizowany. Będziemy robili inne rzeczy, ale tego, czego się nauczyliśmy w ciągu 8 pokoleń, w ciągu 200 lat na Śląsku, tego przecież nie zapomnimy. I jakie to było pożyteczne dla naszej ojczyzny. Przecież w 20-leciu międzywojennym mogliśmy wybudować Gdynię, mogliśmy wybudować cały centralny okręg przemysłowy, bo był Śląsk. Wracamy do roli kobiet na Śląsku. Pan premier powiedział, że ona się zmienia. Ja pamiętam jeszcze czasy, pochodzę też z rodziny górniczej, kiedy no, dla mojego dziadka nie było to wielką dumą, kiedy moja babcia jako pielęgniarka chodziła do pracy, bo wtedy to ten górnik powinien utrzymać żonę, a żona powinna de facto siedzieć w domu. No, teraz to się chyba bardzo zmieniło. Pani redaktor, 3 lata temu w stulecie polskiej niepodległości ogłosiłem konkurs razem z Dziennikiem Zachodnim na historię o kobietach Śląska, Zagłębia, województwa śląskiego w ostatnich 100 latach, żeby ludzie pisali tę historię. Wyszła książka o nieznanych historiach, ale o wspaniałych rezultatach działań właśnie kobiet. Dzisiaj wspominały ich wnuczki, dzieci czasami, prawnuczki, prawnukowie oczywiście, mężczyźni bardzo często. Cała historia, książka. I warto o tym pamiętać, że mężczyźni mogli wykonywać tą trudną pracę. Mogli ginąć w powstaniach śląskich tylko dlatego, że w domu siedziały wierne, bardzo umocowane w tej tradycji i wiedzące, co robią kobiety. Ale czas na również zmianę tych relacji. I one się zmieniają na naszych oczach. Ja je bardzo popieram. To jest też jakieś pożegnanie się z tym tradycyjnym górnictwem. Górnicy zapewne no, muszą dostrzec także tą wielką zmianę i nie mogą się jej sprzeciwiać. A więc ja nie chciałbym, żeby tradycje wspaniałych kobiet, no, wie pani, są same nazwiska mężczyzn, którzy brali udział w negocjacjach wejścia do Polski, tworzenia województwa śląskiego. No ja sam mam w rodzinie stryjeczny dziadek, który napisał statut autonomicznego województwa śląskiego, a więc wie pan, to wszystko robili mężczyźni, ale ktoś stał za tym, ktoś im umożliwiał te działania. Ja mówię o tym z największym sentymentem. Spójrzmy na naszą historię otwarcie, z radością, z takim przekonaniem, że była cudowna, a równocześnie nie zamykajmy drogi przed tym, co nadchodzi, tym bardziej, że trzymanie się węgla kurczowe nas tak wiele kosztuje. Finansowo wszystkich w Polsce najdroższa energia elektryczna praktycznie w całej Unii Europejskiej. Poza tym zdrowotnie. Ja nie chcę wymieniać tych miast, bo to aż mi przykro mówić o miastach, które są najbardziej zagrożone. Dzieci w tych miastach są zagrożone chorobami nowotworowymi. Ale na Śląsku to się wie, więc proszę nie myśleć, że jak ktoś 20 lat temu wygaszał 20 parę kopalń, które już nie przynosiły żadnych efektów ekonomicznych, a praca była trudna, pełna zagrożeń,
że dzisiaj jest źle przyjmowany na Śląsku. To samo mówi pan premier Szlajchow. Do niego podchodzą ludzie, mówi u mnie w mieście, u mnie też, w Gliwicach, ja tam mieszkam przecież. Podchodzą ludzie, a z sympatią. To wie pan, na pewno by się znaleźli tacy, którzy mogliby mówić coś niesympatycznego, jak to zawsze bywa. Ale ja nie mam takich doświadczeń, ani on także nie ma. Jak skończyliśmy w końcu tę reformę, to potem cały czas mieszkałem na Śląsku, nigdy się stamtąd nie wyprowadzałem, w różnych częściach. Wie pani, to czasami miewają do mnie pretensje, że nie ma województwa częstochowskiego. W Bielsku-Białej już mniej, bo Bielsko-Biała też było takie województwo. Jakoś sobie świetnie poradziło bez województwa i jest to miasto niesamowicie kwitnące. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Częstochowa miała trudniej zapewne i tam jeszcze czasami się do tego wraca. Ale żeby ktoś dyskutował ze mną nad sensownością odchodzenia od węgla, kiedy jest to tak szkodliwe, jeśli chodzi o zdrowie, niesie zagrożenie górnikom, na powierzchni powoduje zawalenia się budynków. Wie pani, jest pewna tajemnica, o której rzadko mówimy. Sprawa polega na tym, że Śląsk to dzisiaj jest inny świat. Śląsk, Zagłębie, całe województwo śląskie, niż był 20 lat temu. Napisaliśmy, i to była rola Solidarności, 25 lat temu, taki program perspektywiczny dla województwa śląskiego. Właściwie wszystko, co chcieliśmy w tym programie, to 95 rok był program. I wszystko zostało de facto zrealizowane. Ten Śląsk wygląda inaczej, niż często sobie ludzie wyobrażają. Ale są takie dzielnice, które w najbardziej pokazowych miastach, na przykład w Katowicach, w żaden sposób nie chciałbym Katowic teraz oskarżać o cokolwiek, władz i tak dalej, ale jest Katowice Zawodzie, Katowice Załęże. Warto tam pojechać. Tam są całe kwartały, gdzie już nikt nie mieszka. Budynki się rozwalają. Jakieś chlewiki stoją. W Bytomiu przecież są podobne osiedla. Ja nie mówię o Bytomiu, bo o Bytomiu mówią wszyscy. Ale mówimy o Katowicach i słusznie. Miasto ogrodów. Najwięcej zieleni w Polsce. Drugie czy trzecie miejsce, jeśli chodzi o ilość zielonych. Katowice. Stolica węgla. Najwięcej zieleni w Polsce. Miasto ogrodów. To centrum, gdzie była kiedyś kopalnia Katowice. Budynek Nospru. Muzeum Śląskie. Spodek i ta wspaniała hala konferencyjna. Tam się odbył COP24. Ludzie, którzy tam przyjeżdżali, no komisarze, moi przyjaciele z Komisji Europejskiej, byli zachwyceni. Ja im wtedy powiedziałem, tak, to się da zrobić. W wielu miejscach na Śląsku, tylko na to trzeba pieniędzy. Są piękne miejsca, przebudowane, nowoczesne rozwiązania, ale są takie dramatyczne miejsca, do których chyba nie zajrzymy przez następne 20-30 lat. Niemcy prowadzą reformę górnictwa i całego Zagłębia Rury od 40 lat. Warto tam pojechać, bo tam ciągle są w jakimś Wuppertalu, w jakimś Essen, takie miejsca, gdzie nikt nie chce zaglądać. Walące się, wie pani, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ten środkowy zachód, który głosował na Trumpa, 2-3 godziny jazdy samochodem z Waszyngtonu, bardzo blisko. Wjeżdża się w takie kwartały, gdzie jest po prostu wymarłe miasto. I pod tym względem to odejście od węgla stanowi niejako przeskok do innej epoki. O tym trzeba pamiętać, bo epoka węgla, cały XX wiek, ale i XIX, to było miejsce, gdzie się napędzała cała gospodarka. Teraz już tak nie jest. Ropa była ważna, też tak nie jest i nie będzie. Dzisiaj ważne będzie tylko to, żeby odejść od paliw kopalnych. Tylko to będzie ważne. Za 10, 15, 20 lat, jestem o tym przekonany, bo jestem optymistą, to ci, którzy odejdą, zrobią największy interes, nawet jak ich to będzie trochę kosztowało. Ale trzeba to zrobić z wielkim wyczuciem. Trzeba to zrobić mając zaufanie ludzi, z którymi się rozmawia. Jak się nie ma zaufania, bo zaczęliśmy od porozumienia, które dobrze, że jest porozumienie, ale ja sądzę, że obydwie strony wiedzą, że to porozumienie, jeśli chodzi o szczegóły, rozwiązania,
jest raczej bezwartościowe, bo to się będzie inaczej odbywało i nie ma na to rady. Musi to się inaczej odbyć. Myśmy tym wszystkim żyli. Każda decyzja była dla nas także ważna i trudna. I wiedzieliśmy, że jeśli chcemy coś dobrego zrobić dla Śląska i dla Polski, i dla Śląska, i dla Polski, dla nas wszystkich, to musimy to zrobić. Nawet jak nas oskarżają czasem o najgorsze, kompletnie nie mając do tego podstaw, bo to odbyło się naprawdę w sposób łagodny, co jest w ogóle bez porównania z tym, co było w Wielkiej Brytanii, gdzie były strzały na ulicach, padli zabici. To były dramatyczne napięcia. Podobnie były również trudności w Niemczech. Porozmawiałem w Düsseldorfie, w Dortmundzie z ludźmi, którzy byli za to jakoś tam odpowiedzialni, robili reformy. 40 lat zamknęli ostatnie kopalnie 2 czy 3 lata temu. 2018 ostatnia kopalnia. No tak, no więc to są dramatyczne przeżycia i myślę, że ta nasza sprzed 20 lat była najszybsza i najbardziej łagodna, dlatego że rozmawialiśmy z górnikami. Wie pani, jakie mieliśmy wielkie ułatwienie, bo byliśmy ludźmi Solidarności. No ja działałem w podziemiu Solidarności. Premier Sztanko, wiele osób, którzy... To zwiększało zaufanie ale, ludzi wie pani, do pan, rządu? Pan świętej pamięci Mirosław Hand, który właśnie odszedł niedawno, robił reformę edukacji. To wszystko byli ludzie Solidarności. Już nie chcę wymieniać, bo na pewno nie wymienię paru i będą mieli do mnie pretensje. I my wiedzieliśmy, że trzeba rozmawiać z ludźmi, że trzeba rozmawiać uczciwie, że ludzie przyjmą nawet złe wiadomości, jeśli powie im się, dlaczego tak jest i że alternatywa, jakiś sposób rozwiązania jest lepszy niż tkwienie w tych starych rozwiązaniach. I my tak rozmawialiśmy z górnikami przed wyborami i oni zagłosowali na nas w 97 roku, mimo że wiedzieli, co chcemy robić. Teraz dobrze, że jest porozumienie, powtarzam jeszcze raz, ale że ono się odbywa na takiej nieco sztucznej zasadzie. Wszyscy nawzajem podpisują to, w co sami nie wierzą. Jeśli będzie wychodzenie z górnika, z pracy w górnictwie na tych zasadach, jak to jest opisane w umowie, to po 40 roku już nie będzie miał kto w górnictwie pracować. To ale jak my chcemy utrzymać górnictwo panie, do 49 roku? Przypomnijmy, że my cały czas w perspektywie 2049 roku mówimy, na razie przynajmniej, o węglu energetycznym. A ja na chwilę chcę tutaj wrócić w rozmowę do węgla koksującego, bazy do produkcji stali, bo węgiel węglowi nierówny. No i ten węgiel koksujący jest cały czas na liście surowców strategicznych, krytycznych Unii Europejskiej. Pracował pan przy tym dwukrotnie, tak, pracowałem ostro nad tym. Proszę wyjaśnić, co to jest za lista i jak to jest możliwe, że w tej Unii, która mówi zielony ład, odchodzimy od węgla, węgiel, tylko że inny, jednak na takiej liście się znajduje. Co to znaczy w ogóle? Wie pani, nie jesteśmy w stanie dzisiaj wyprodukować stali nigdzie na świecie, jeśli nie mamy koksu. A koks w koksowniach produkujemy z węgla koksującego czy koksowego. I przy okazji również tam się wydziela wiele substancji, dzięki którym powstała wielka gałąź wiedzy, innowacji, nazywa się koksochemia. My nawet nie wyobrażamy sobie, ile mamy produktów na co dzień użytecznych, które są dzięki koksochemii, także budowa naszych dróg, zabezpieczenie, izolacja budynków. Już nie chcę tego wymieniać, ale najważniejszym produktem to jest koks. Dlatego, że dzisiaj nie da się wyprodukować stali bez koksu. Są próby, żeby zastąpić koks wodorem. Jak będziemy używali zamiast koksu wodoru, bo tam potrzebny jest zarówno tak zwany reduktor, jak i potrzebna jest ogromna ilość ciepła, żeby to wszystko stopić. I koks ma jedno i drugie. Sam koks, czyli węgiel, jest reduktorem i zabiera tlen z rud żelaza, dzięki temu mamy płynne żelazo, wypływa nam z takiego pieca, ale równocześnie dostarcza wiele ciepła. W momencie, gdy tam dajemy wodór, który ma podobne właściwości, bo jest reduktorem i dostarcza ciepła, to potrzebujemy tego wodoru ogromnej ilości. Mało tego, struktura stali, którą produkujemy w takim piecu,
jest nieco inna, trudna do opanowania, bo myśmy się nauczyli w ciągu tam 150 czy 200 lat, no, rozwój przemysłu stalowego był pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy 150 lat doświadczeń. I nauczyliśmy się w taki sposób wypalać czy produkować surówkę w wielkim piecu, że wiemy, jak przemieszać warstwy, bo tam jeszcze jest złom stalowy, bardzo ważny element. To nie tylko odzyskiwanie żelaza, ale również jako ważny element tego wsadu. I dzięki temu struktura surówki, a potem struktura stali, bo to jeszcze chodzi o wytworzenie stali, to jest inna sprawa, nie chcę wchodzić w te szczegóły, ale to dzisiaj jest bardzo trudne do opanowania i przewiduje się uczciwie, że za 15 lat może będą technologie, które zastąpią koks wodorem w produkcji stali. Tak uczciwie. Bo a to niektórzy... możemy zaryzykować, przepraszam, takie stwierdzenie, że ten węgiel koksujący jednak będziemy wydobywać w Polsce, chociażby dłużej niż węgiel energetyczny? Czy dłużej, to nie wiem. Ja nie chciałbym rozczarowywać ludzi w Zagłębiu, u nas Jastrzębskim, Rybnickim, gdzie jest węgiel koksujący, dlatego że dzisiaj Europejski Bank Inwestycyjny, unijne dotacje płyną na to, żebyśmy mogli ten węgiel wydobywać bezpiecznie, żeby można było w koksowniach również bezpiecznie otrzymywać koks, a więc Unia Europejska na ten strategiczny, bo jeśli nie będziemy tego materiału produkować u nas, koksu, to będziemy musieli cały sprowadzać z Mozambiku, Australii, Rosji, a Unia, czyli Polska, bo trochę produkują jeszcze Czesi, niewiele, Polska jest jedynym producentem koksu. Produkujemy go ze 30-40% zapotrzebowania europejskiego. My większość naszego koksu wysyłamy na eksport w Europie. My ratujemy całą Unię Europejską od zależności od innych krajów. Dzisiaj przy okazji Funduszu Odbudowy, pandemii i tak dalej, mówi się o odporności naszej gospodarki. Co to znaczy odporność gospodarki? Krótsze łańcuchy dostaw. Jak najwięcej trzeba produkować u nas, a nie na zewnątrz, również lokalnie. Dlatego samorządność, to danie wielkiej możliwości siły sprawczej samorządom, obywatelom w samorządach, na poziomie gminnym, powiatowym czy wojewódzkim, dzięki temu możemy być spokojni o następne kilkanaście lat produkcji węgla koksującego w naszym kraju. Być może dłużej, bo jeśli zastąpimy koks wodorem, to na początku nawet nie będziemy mieli wystarczająco wiele wodoru i na pewno to będzie mieszanka i koksu, i wodoru. Także być może to jest 20 czy 30 lat. Trudno mi powiedzieć. I poza tym nie wiemy, kiedy ta technologia naprawdę chwyci. Zastąpienie koksu wodorem. A więc na razie spokój. Inwestycje ze strony Unii Europejskiej. To jest bardzo specyficzny węgiel. Jedziemy sobie do Katowic, ale ja muszę tutaj się przenieść do Brukseli razem z panem na chwilę. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czyli coś, czego pański rząd nie miał przy reformie górnictwa. Nasz rząd może z tego skorzystać, nie tylko nasz rząd oczywiście, bo są to pieniądze na transformację regionów górniczych w całej Unii Europejskiej. Co to są za pieniądze, skąd są te środki, no i ile Polska może na tym zyskać, a co możemy stracić, podejmując niewłaściwe decyzje? Z funduszu odbudowy, tego nadzwyczajnego funduszu, które Unia ma na wyjście z pandemii, oraz budżetu wieloletniego Unii Europejskiej, mamy pieniądze na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Pomysł najpierw Platformy Współpracy Regionów Górniczych Transformacji, a potem funduszu, w gruncie rzeczy narodził się w Katowicach, w tym właśnie centrum kongresowym, gdzie ja zaprosiłem w sumie nie wiem, z 20 komisarzy odpowiedzialnych za różne fragmenty działań Unii Europejskiej. I oni podziwiali to miejsce. I warto było im powiedzieć, tak, my musimy mieć dodatkowe środki, bo to jest strasznie trudne. Musimy mieć pieniądze dla ludzi. My musimy, robiąc ten wielki skok w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu, ochrony bioróżnorodności, przyrody na naszej planecie, ale przede wszystkim neutralność klimatyczna, którą mamy osiągnąć za 30 lat, to robiąc ten skok musimy mieć ludzi za sobą. To nie jest tak, że my będziemy to robić, a ludzie przestaną wierzyć w Unię Europejską, w sens tego, co my robimy. A jeśli tak, to tym szczególnie zagrożonym regionom,
gdzie będą tracone miejsca pracy, gdzie trzeba ludzi przekwalifikowywać, musimy dać dodatkowe środki. I tak powstał Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jakie to są pieniądze? No, wie pani, to jest 100 miliardów euro, jeśli sumujemy wszystko, pożyczki, jeśli nawet 150 miliardów, to różnie to jest liczone, nie wiadomo ile będzie pożyczek, dokładnie ile będzie, ale to, takie bezpośrednie pieniądze to są gdzieś w granicach na najbliższe kilka lat, to jest gdzieś 17,5 miliarda euro, to są bezpośrednie pieniądze, które są łatwiej dotowane, ale co jest najważniejsze, że z tych pieniędzy Polska dostaje 20 parę % środków, bo mamy najwięcej górnictwa węgla kamiennego. Czyli nie ma takiego drugiego funduszu, jakiegokolwiek, że Polska mogłaby brać 20 parę % całości tych 17 miliardów, mniej więcej. I wie pani, to jest ogromna szansa dla naszego kraju, żeby rzeczywiście dokonać tej transformacji energetycznej w sposób bezpieczny. To jest szansa nie tylko dla regionów węglowych. Dlaczego o tym mówię? Bo przecież droga energia jest wszędzie. Na Podkarpaciu i po Morzu Zachodnim także płacą drogo za energię. Jeśli my przeprowadzimy transformację energetyczną dzięki środkom europejskim w sposób możliwie tani, sprawny, no to będzie lepiej dla wszystkich. Choć oczywiście te pieniądze najbardziej będą odczuwane w tych kilku regionach. Dzisiaj to jest wschodnia Małopolska. Ja robiłem wszystko jako autor tego funduszu, żeby umieścić tam również taki region jak Wałbrzych, który 30 lat temu po wyjściu z górnictwa, braku osłon, braku takiej ostrożnej polityki społecznej, dramatycznie odczuł tą sytuację. Ja byłem nieraz w Wałbrzychu, wiem, że to dzisiaj jest zupełnie inne miasto i region niż to było 20 czy 30 lat temu. Tym niemniej tam ciągle są jeszcze odczuwane skutki tego dramatycznego wyjścia z węgla w ciągu kilku lat. Więc dlatego Wałbrzych znalazł się też na liście i bardzo mi na tym zależało. I bardzo liczę na te pieniądze. Wiem, wie pani, no nie wszystko ode mnie zależy. Trzeba było najpierw przekonać moją komisję przemysłu, badań i energii, której byłem szefem i to było stosunkowo łatwe, potem cały Parlament Europejski, a potem Komisję Europejską. To może być pewien problem z takimi regionami jak Śląsk czy Zagłębie Rury w Niemczech, bo są takie piękne dzielnice, jakie dzisiaj widzimy w Gliwicach, Zabrzu, Tychach czy Katowicach, ale również są takie strasznie trudne, zupełnie zapadnięte dzielnice, których właściwie już nikt nie chce mieszkać, którym można je tylko zburzyć. Ten problem mają Amerykanie na Środkowym Zachodzie, ale my także mamy. Poza tym takie regiony tracą tą siłę napędową, jaką miał Śląsk przez tyle dziesięcioleci, bo już w XIX wieku dla całego regionu. Ale ja jestem przekonany, że dzięki tradycji dobrej roboty, dzięki tradycji dobrej organizacji, w ogóle tradycji śląskiej, ona jest absolutnie do odzyskania w zupełnie nowych warunkach. Trzeba o to zawalczyć, żeby Śląsk był tak samo ważny i kwitnący. Bo wie pani, ja się martwię, że ludzie mówią w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Poznaniu, jadę do Krakowa, jadę na Podkarpacie, ale nikt nie jedzie na Śląsk. Śląsk to jest jakaś taka niewyobrażalna mieszanka. Właściwie nie wiadomo, jakie to miasto. Czy to są Świętochłowice, czy to są Mysłowice, czy Tychy, czy Pszczyna. Gdzie właściwie jest ten Śląsk? Oczywiście Katowice, Bytom, znane są te nazwy miast, ale jest taki trochę nieokreślony twór. A ja chciałem powiedzieć, że Śląsk jest cudowny. Ma wspaniałych ludzi, wspaniałe dzielnice, odbudowane. Musimy mieć jeszcze wiele środków i wiele lat pracy, żeby również odbudować te takie zapyziałe miejsca na Śląsku. I pod tym względem czeka nas ogromna transformacja. No właśnie, ale jestem przekonany, przekonany jestem, że to się uda. Dzięki Sprawiedliwej.
transformacja ma być sprawiedliwa, ma być nie tylko energetyczna, ale my powiedzmy o tej transformacji energetycznej. Po latach wreszcie mamy jakiś strategiczny dokument, jeśli chodzi o polską energetykę, czyli politykę energetyczną Polski do 2040 roku, która może trochę nieśmiało, zbyt nieśmiało, jak mówi Bruksela, no pokazuje, że będziemy odchodzić od spalania węgla w energetyce. Prezydent Andrzej Duda na szczycie klimatycznym amerykańskiego prezydenta Joe Bidena mówi, 2040 rok to 11% udziału węgla w energetyce, dziś jest 70%. No to jeśli nie węgiel, to co, panie premierze? Panie redaktor, te możliwości są ogromne. Wystarczyło, że odkręciliśmy te wszystkie niepotrzebne zupełnie ograniczenia dla energetyki wiatrowej, które rozłożyły energetykę wiatrową 4 czy 5 lat temu zupełnie w Polsce. To wszystko wraca. Inwestycje w wiatr wracają fantastycznie. Ludzie chcą inwestować w fotowoltaikę. To dzisiaj są dziesiątki tysięcy instalacji, które są na naszych dachach. Dlaczego tego nie zrobiono 5 lat temu czy 3 lata temu? Dlaczego tak późno? Ja cały czas pytam. Dlaczego mamiono nas węglem jeszcze niedawno, a przede wszystkim okłamywano górników? Pani redaktor, dzisiaj wejście w energetykę wiatrową czy fotowoltaikę to jest tańsze niż proponowanie czegokolwiek na węglu. I oczywiście na okres przejściowy musimy mieć gaz. Tutaj oczywiście kłania się ta ogromna, niewykorzystana szansa przez rząd Lewicy w 2001 roku. Bo przecież była wynegocjowana umowa z Norwegią, z Danią na dostawy gazu bezpieczne poprzez Bałtyk do Niechorza, do Pomorza Zachodniego. Bylibyśmy takim hubem, takim miejscem, gdzie byłoby naprawdę sporo, no można było 7 miliardów metrów sześciennych. To już jest ogromna ilość gazu rocznie, więc to by nam dawało przede wszystkim możliwości, żeby odchodzić od węgla stopniowo, przede wszystkim na polskiej wsi, bo tam bardzo trudno, nie ma tego ciepłownictwa osiedlowego, a więc ludzie palą w piecach najczęściej węglem albo jeszcze gorszym surowcem i bardzo trudno im się dziwić, dlatego że muszą czymś palić, bo nas jest zimno w zimie. No więc to jest tak naturalne, że palą właściwie czym mogą. Gaz byłby doskonałym rozwiązaniem. Mogliśmy przez kilkanaście lat mieć gaz z Norwegii, a nie być ciągle zależni od Gazpromu. To się niestety nie stało, a rząd, którym kierowałem, nie tylko podjął decyzję o odchodzeniu stopniowym, takim zorganizowanym i zaakceptowanym przez środowisko górników odchodzeniu od węgla, ale również o tym, żeby ten gaz sprowadzić z Norwegii, zupełnie nowego kierunku. I rozmawiałem z obydwoma premierami, którzy się wtedy zmieniali, Stoltenberg i Bondevik. Otwierali specjalnie złoże dla nas na Morzu Północnym. Zgodzili się, bo widzieli, że to jest dla nas kluczowe. Rozbicie tego kontraktu w 2001-2002 roku dla mnie jest ciągle tajemna historia. Jak mogło do tego nastąpić? Co panu powiedział były premier Leszek Miller, kiedy po latach pewnie spotykaliście, rozmawialiście o tym, dlaczego jego rząd podjął takie decyzje, żeby zrezygnować z budowy gazociągu z Norwegii do Polski? No warto jego zapytać. A pan go pytał? Nie pytałem. Pytali publicyści, pytali ludzie reprezentujący media. Nawet jeden z redaktorów pojechał zapytać Norwegów, obydwu premierów, Bondevika i Stoltenberga, kto zerwał umowę. Dowiedział się, że Polska zerwała umowę. Ja też niczego innego nie wiem. I to było jedna z najbardziej niezasadnych i tajemniczych decyzji, jeśli chodzi o polski rząd. Bardzo niekorzystna dla nas, również pod względem energetycznym, pod względem bezpieczeństwa energetycznego, a także zdrowia Polaków. Proszę pani, smog na polskich wsiach jest równie dojmujący jak w miastach, tylko że tam nikt nie mierzy poziomu smogu. Nie wiemy, ile na wsi mamy zanieczyszczenia powietrza, bo tam nie ma monitoringu. Ale to naprawdę wygląda źle, jak się na początku zimy i przez całą zimę jeździ przez polskie małe miejscowości. A więc tam będzie strasznie trudno odejść od węgla przy ogrzewaniu, bo łatwiej jest w tym produkcji energii elektrycznej, systemowym, to zawsze trochę łatwiej, ale to, co trzeba zrobić na polskiej wsi, to przede wszystkim doprowadzić gaz. Ja w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, za który
byłem odpowiedzialny i czuję się nadal odpowiedzialny, przeprowadziłem możliwość stosowania gazu przez następne lata jako paliwa przejściowego. Potem się okazało, że nie ma takiej możliwości dla funduszy strukturalnych, a więc Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest tylko dla kilku regionów. I zamieniliśmy te kilka regionów na całą Polskę. To był świetny, no, umówiony w Parlamencie Europejskim ruch, że nie będziemy mieli go w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który był już wynegocjowany, a zamieniliśmy go na możliwość stosowania gazu, inwestowania w gaz przez następne co najmniej 7 lat, inwestowania w gaz z pieniędzy europejskich na terenie całego kraju. To jest wielka nadzieja i musimy się tej nadziei trzymać. Najważniejsze, że Norwegowie od 20 lat czekają na te inwestycje, podobnie Duńczycy. I z radością w zasadzie podpisywali ten kontrakt, również wiedząc, jak ważny on jest dla naszej części Europy, bo ja jeszcze rozmawiając z nimi i rozwiązując ten problem, wtedy osobiście z premierem Bondywikiem, to wyjaśniałem, że to jest ważne dla całej części Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko dla Polski, bo to można transportować gaz na Słowację, na Czechy, Ukrainę, Litwa, proszę bardzo. Też chce być jak najbardziej niezależna. To były nowe dostawy. Komisja Europejska popierała ten pomysł cały czas. Proszę pamiętać, że ten rurociąg, a także terminal w Świnoujściu był finansowany z pieniędzy europejskich. Dzisiaj mówimy o problemach z gazem, ale 2, 3, 7 lat temu było finansowanie europejskie na takie inwestycje gazowe. Gdybyśmy nie odstępowali od tej inwestycji, to mielibyśmy cały czas szansę stworzyć prawdziwą infrastrukturę gazową na polskiej wsi, w polskich miastach, uciec od tego ubóstwa energetycznego, które mamy w miastach. To dzisiaj jest 5-10% również się ocenia ludzi, którzy mają po prostu trudności z opalaniem. To głównie o to chodzi. Prąd też jest drogi, ale jakoś go tam można oszczędzać, a bardzo trudno nie podgrzać temperatury w pokoju do 18 czy 19 stopni. Jak jest tam zimno po prostu. To jest po prostu niemożliwe, a więc to ubóstwo energetyczne jest dojmujące i gaz był takim ratunkiem, tym bardziej, że my za gaz z Gazpromu przez rurociąg Jamalski płaciliśmy właściwie najwyższą cenę w Europie i na tym polegało właśnie ta najgorsza z możliwych działalności Gazpromu, sprzedając gaz do Europy. I tego właśnie chciałem uniknąć i uniknąłem. Ale ja bym chciała zapytać pana jeszcze o Baltic Pipe. Czy pana zdaniem, z jednej strony, uniezależniamy się na razie od dostaw ze wschodu, no, przez terminal gazu skroplonego LNG w Świnoujściu, przypływają metanowce, dzięki temu zmniejszamy dostawę ze wschodu. Rząd mówi, że nie będziemy przedłużać tego niekorzystnego dla nas kontraktu jamalskiego, bo mamy mieć swój gazociąg, swój rurociąg z Norwegii do Polski. Czy jest pan jakby przekonany do tego, że na czas zdążymy rzeczywiście uruchomić Baltic Pipe, by jednak nie przedłużać tego kontraktu jamalskiego? To nie jest pytanie do mnie. To jest to pytanie do rządu, który ma w ręku wszystkie mechanizmy, środki finansowe i rozmawia z wykonawcami rurociągu z Norwegii i z Danii. Dzisiaj mówią, że zdążą. To jeśli zdążą, to w porządku. To nie musimy zawierać nowej umowy na rurociąg jamalski. A jak nie zdążą? Pani redaktor, to jest wróżenie z fusów. Ja nie jestem w stanie na ten temat nic więcej powiedzieć, oprócz tego, że na pewno dzisiaj zakładanie, że w 2033 roku możemy mieć pierwszą elektrownię atomową w naszym kraju. Dzisiaj nie mając nic na ten temat, nawet umowy, nawet lokalizacji, nawet wykonawców, pieniędzy, nic nie mamy, że już za 12 lat możemy mieć gotową elektrownię atomową, jest na pewno nieporozumieniem. To się nie da zrobić tak szybko w kraju, który nie ma żadnych doświadczeń z energetyką atomową. Tu wiem, że się nie da, bo to się nie uda. Nikomu by się nie udało. Wszystkie inwestycje w Finlandii, we Francji, na energetykę atomową są opóźnione, również dlatego, że wchodzą nowe technologie. Często w czasie produkcji jeszcze zmienia się technologię, żeby była jak najbardziej bezpieczna, 3,5. No, to są może trudne rzeczy tak do wyjaśniania, ale to jest praktycznie niemożliwe. Natomiast Baltic Pipe skończyć można.
Oczywiście nie wiem, jaki jest stopień zaawansowany, a dokładnie jakie są umowy podpisane. Gdyby to się stało... Za rok. Czyli mamy za półtora roku, czasu. Koniec 2022 roku, o ile wiem. Ja wrócę jeszcze do tego gazu, bo z jednej strony patrzymy na to, że prezydent mówi, że będziemy się jednak na gazie opierać. Rezygnujemy z budowy elektrowni Ostrołęka C na węgiel, na całe szczęście. Najprawdopodobniej powstanie tam jednostka gazowa. No ale mówimy teraz tak. Gaz jest również paliwem kopalnym, również paliwem emisyjnym, emitującym CO2. Już dzisiaj w Unii Europejskiej słychać głosy, że mamy to traktować jako paliwo przejściowe. Oczywiście, nie traktujemy inaczej. To kiedy tego gazu to możemy znaczy, używać? To znaczy, produkujemy, będziemy emitować od razu dwa razy mniej CO2 niż używając węgiel, a jeśli chodzi o zanieczyszczenia, o smog, to 100 razy mniej, bo tylko 1% zanieczyszczeń z tej wielkiej gamy zanieczyszczeń i zawieszonych drobin, które produkuje węgiel, będzie w przypadku gazu. A więc to jest po prostu bardzo czyste paliwo. Rurociąg jamalski budowaliśmy w latach 90. Po 25 latach używania rurociągu jamalskiego mówimy, że on się spłacił. Nie chcemy go używać. Nie musimy. Jest ok. No to tyle mniej więcej czasu chcemy używać infrastrukturę gazową. Od dzisiaj przez 25 lat, to jest 2046 rok, 47 rok, ona się nam spłaci. Absolutnie można to zrobić. Mało tego, większość tej infrastruktury można będzie użyć do transportu wodoru czy biometanu. A więc to wszystko jest przed nami. Tylko trzeba o tym myśleć w sposób zorganizowany, mądry, rozmawiać z ludźmi, uzgadniać to, nie zmieniać bez przerwy zdania, nie proponować rozwiązań, które są nie do rozwiązania. Węgiel motorem napędowym polskiej gospodarki, kołem zamachowym. Czy mamy go na 200 lat i nigdy z niego nie zrezygnujemy? To wprowadza bardzo wielkie zamieszanie w opinii publicznej, a także brak zaufania dla rządu. To takie elementarne sprawy są. Potem trudno się rozmawia z ludźmi, jak się tak naruszy zaufanie. Panie premierze, mówimy o tym, że Polska chce się uniezależniać i uniezależnia się od rosyjskiego gazu. Z drugiej strony cały czas udział rosyjskiego węgla w imporcie węgla kamiennego do Polski w tej chwili jest to prawie 75%, a my jesteśmy tu i teraz w tej sytuacji geopolitycznej, kiedy Rosja znowu grupuje swoje wojska przy granicy z naszym sąsiadem, z Ukrainą, której od 7 lat okupuje Donbas i której zabrała Krym. Co Unia Europejska, co Bruksela, pan jest tam na miejscu cały czas, może zrobić w tej sytuacji poza wyrażeniem zaniepokojenia i oburzenia i jak to się ma właśnie do Nord Stream 2, kontrowersyjnego gazociągu z Rosji do Niemiec, który powstawał między innymi przy sprzeciwie Polski. Kupowanie gazu przez nowo budowany rurociąg Nord Stream 2 po to, żeby finansować zbrojenia rosyjskie, napaść na Ukrainę, czy zagrożenie napaścią na Ukrainę. To jest naprawdę nieporozumienie. To jest coś, co się kompletnie nie zgadza w polityce europejskiej. To jest podkreślane w wielu miejscach, ale równocześnie to, co można było zrobić zgodnie z unijnymi normami, przepisami, to można było wprowadzić takie przepisy i takie rozwiązania do rurociągu Nord Stream 2, żeby nie był takim zagrożeniem, jak jest Nord Stream 1. Żeby taryfy były przejrzyste, żebyśmy nie płacili najwięcej w Europie, mimo że droga dostarczania gazu do Polski jest najkrótsza ze wszystkich dróg do Europy, a mimo wszystko płacimy najdrożej. Żeby można było tego rurociągu używać także do transportu przez inne i innych użytkowników. Także to są wszystko sprawy, które rozwiązaliśmy. Tyle mówimy o dyrektywie gazowej, prawda? Tak, bo tu tak, musimy podkreślić, o jakim dokumencie mówimy. Pan tutaj pracował przy niej. Tak, i to było to, co można było na bazie europejskiego prawa. To bardzo podcięło tak zwaną opłacalność rurociągu Nord Stream 2. Wydawało nam się, że Gazprom być może w takiej sytuacji zrezygnuje, bo po prostu kwestie finansowe zdecyduje. Mogło się tak wydawać, dlatego że nie mógł już zarabiać nadzwyczajnych, krociowych sum, nie mógł stosować tych taryf negocjowanych pod stołem, które dla nas były bardzo wysokie i były bardzo trudne do zaakceptowania.
nie udostępniał tego rurociągu nikomu więcej. To samo było z Opalem, rurociągiem, który przez Niemcy jest prowadzony i oczywiście Unia Europejska rozstrzygnęła, że to było kompletnie niezgodne z prawem europejskim i stąd obciążenia, stąd kary dla Gazpromu bardzo wysokie, ale to wszystko zrobiliśmy z punktu widzenia instytucji europejskich. Teraz potrzebna by była decyzja przede wszystkim inwestorów. Na tę decyzję inwestorów starają się wpłynąć Stany Zjednoczone i bardzo im kibicuję, bo najlepszym rozwiązaniem było wstrzymanie tego rurociągu, bo to jest również zagrożenie dla Ukrainy. Chociaż Ukraina w zasadzie nie kupuje, czy nie musi kupować gazu prosto z Rosji, kupuje gaz przez Słowację, przez Kapuczany i jest pod tym względem bezpieczna. To nam się udało rozwiązać właśnie dzięki temu, że mamy rozwiązania na rynku gazowym, dyrektywę gazową, która umożliwia nam takie bezpieczeństwo dostaw gazu i energii w Unii Europejskiej. Ale ten rurociąg na pewno jest absolutnie niekorzystny z punktu widzenia zasad solidarności, bezpieczeństwa energetycznego, bo on narusza zasady bezpieczeństwa. Widzi pani, to jest zupełnie inny rurociąg niż ten, który jest z Norwegii i z Danii. No bo to z Norwegii są zupełnie inne biznesy, panie premierze, tak, przecież. Otwiera zupełnie inną ścieżkę dostaw dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmawiamy poza tym z Norwegami, którzy bez problemu przyjmują ustawodawstwo europejskie i wszystkie te reguły, które chcemy, żeby były, transparentność, konkurencyjność dostaw, one wszystkie są zachowane. A więc to są zupełnie inne normy. Dlatego Komisja Europejska w pełni popiera rurociąg z Norwegii i z Danii, a jest bardzo, i to bardzo krytycznie nastawiona, jeśli chodzi o rurociąg z Nord Stream 2. Pamięta pan, panie premierze, 2008 rok, COP14 w Poznaniu i w środku nocy dowiadujemy się, że jest pakiet klimatyczny Unii Europejskiej wynegocjowany. Ja mam takie déjà vu i myślę, że nie tylko polscy posłowie lubią do rana pracować. Ostatnio do 5 rano trwały negocjacje na szczytach unijnych władz, które doprowadziły do nowego porozumienia klimatycznego w Unii Europejskiej. 55% redukcji emisji CO2, nie 60%, jak zakładano w perspektywie 2030 roku. To jest dobra wiadomość, czy to jest jednak za mało? To jest bardzo dobra wiadomość. To jest co najmniej 55%, pani redaktor. Może się okazać, że powstaną szybko nowe technologie, które spowodują, że z łatwością osiągniemy 57 albo 60, ale lepiej założyć 55 jako tą dolną granicę i być może zrobić więcej, żeby pokazać światu, że jesteśmy gotowi jako Unia Europejska zrobić jak najwięcej w tej sprawie. Bo równocześnie chcielibyśmy na końcu tej drogi uzyskać pełne poparcie Europejczyków, a sprawa nie jest prosta, bo my przede wszystkim w tej sprawie musimy reprezentować umiar. Ja rozmawiam od wielu lat z młodymi ludźmi, między innymi prowadzę konferencje w Katowicach, w Sopocie, w różnych miejscach. To zapraszam tych, którzy organizują szczyty klimatyczne, tych młodych ludzi, którzy cały czas są powiązani w skali Europy i świata i rozmawiam z nimi i również mówię im, że dla nich też jest pewne zadanie do wykonania, umiar, to znaczy, że nie uczestniczymy we wszystkich promocjach, które się odbywają po świętach, na wiosnę i kupujemy, bo jest tanio. Ja mówię, panie i panowie, koleżanki i koledzy, umiar oznacza, że nie musimy mieć 7 płaszczy i 13 garniturów, bo są tanie i można je tanio kupić. Ja mówię o tym wprost, bo to wymaga pewnych działań od nas wszystkich. To nie jest tak, że to się zrobi samo. I dlatego mówię, że postawić warunek 55% lub więcej, to jest znacznie bezpieczniej, znacznie lepiej dla naszego przemysłu, dla naszych przeobrażeń, niż stawiać zbyt wysokie, wygórowane wymagania. Bo ja bym chciał, żeby na końcu Europejczycy, Polki i Polacy może przede wszystkim mówili tak, to był dobry pomysł, dobrze, żeśmy w to weszli, a nie, żeby to przerosło nasze możliwości, bo to będzie kosztowało, bo to będzie wymagało wielu zmian. Wie pani, w Stanach Zjednoczonych już są różne
pasy dla jazdy samochodem. Czy się jedzie w 3 osoby, w 4 osoby, czy samotnie. Jak się jedzie samemu, to się stoi w korku, bo to są pasy dla osób, które są same w samochodzie. Dlaczego? No bo my często używamy samochodu dla wygody, jeżdżąc samotnie. Ja też to robię i boleję nad tym, bo nie mamy odpowiednich ograniczeń. Nie mamy takiego systemu, który by nam nakazywał umiar w wielu sprawach. Jak nie ma umiaru, no to wszystko jest trudne do opanowania. Więc ja uważam, że koszty transformacji będą duże. I stawianie zbyt wygórowanych celów powoduje, że ci, którzy walczą z tym, co chcemy zrobić, z Europejskim Zielonym Ładem, z tym celem wielkim redukcji emisji, będą mieli więcej racji, bo to będzie kosztowne. To będzie również kosztowne w rolnictwie. Jeśli Holandia miała problem z neutralnością klimatyczną w roku 2050, to dlatego, że mają wiele bydła. I nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji biologicznej, przyrodniczej. Emisji metanu przez bydło, delikatnie mówiąc. Oni emitują, niestety. I tak zawsze będzie. W związku z tym to się również dzisiaj liczy. To nie jest tak, że tego się nie liczy. Za chwilę do systemu handlu emisjami wejdzie transport. I wyjdzie również budownictwo mieszkaniowe. Dla nas będzie dopiero sporo kosztować. Wie pani, ja uważam, że to się wszystko da opanować. To się da wytłumaczyć ludziom, jeśli mamy ten cel. Ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie tak aktywnie uczestniczą w tej promocji. Tylko muszą również zdawać sobie sprawę z kosztów. I że muszą nieco zmienić styl i podejście do życia. Ja rozumiem, że każdy nie chce mieć samochód, ale rowery może są lepszym rozwiązaniem. To jest tak, że my musimy działać jak najszybciej, ale nie możemy stracić kontaktu z ludźmi. Ale mówi pan o umiarze, a może z drugiej strony należałoby tak, wszyscy mówią tak, recykling tutaj, śmieci, segregacja, a może ludzi należałoby też nauczyć czegoś takiego, że lepiej jest czasem naprawić niż wyrzucić, bo cały czas to się oczywiście da, oczywiście. Dzisiaj na narty wyjeżdżamy bez nart. Bo wszędzie, gdzie są miejscowości podgórskie, można wypożyczyć narty. Dowolne buty, dowolne narty, dowolny sprzęt. Kiedyś mieliśmy wszyscy narty w domu. Okazuje się, że to jest bez sensu, bo nie używaliśmy ich przez cały rok, a potem przez 2 tygodnie. Teraz narty są w użyciu non-stop. To jest ogromna zmiana, fantastyczna zmiana. I tak trzeba robić w wielu przypadkach. Jak psuje się nam telefon, to też warto może jednak najpierw go naprawić, niż od razu kupować nowy. Tak, a jeszcze używać internetu, czy łączyć się nawet zdalnie, niż brać fizycznie udział w każdym spotkaniu. To się da zrobić. Oczywiście, pandemia że to na nas wymusiła, fizyczny prawda? Kontakt, zwłaszcza w edukacji, jest absolutnie konieczny. Ja sobie tych właśnie nie bardzo wyobrażam. Tych ludzi w szkole średniej na przykład, którzy się nie widują. To jakaś studniówka. Nie ma studniówek. Wie pani, to jest trudna sprawa. I trzeba widzieć wielkie mankamenty, zwłaszcza dla młodych ludzi, tego braku kontaktu. To jest jasne. Ale równocześnie my przesadzaliśmy z tym jazdą bez powodu czasami na delegację, żeby coś tam podpisać. Teraz możemy to zrobić elektronicznie, możemy się umówić siedząc daleko od siebie i dyskutując jakiś problem. To się nawet da zrobić. Międzynarodowo można rozmawiać. Pokazał to szczyt klimatyczny amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Tak. 40 przywódców świata spotkało się online. Tak, musimy. Bo pani pyta, czy 55%. Doskonała decyzja. Bo przegłosować można wszystko, 70%. Tylko co z tego, jak to jest niewykonalne? To będą skutki wszędzie, w rolnictwie, w transporcie, w budownictwie, w przemyśle, w małe i średnie przedsiębiorstwa. No będziemy musieli ograniczać się w dużym stopniu, będziemy musieli robić nowe inwestycje. Oczywiście wsparcie europejskie jest szalenie ważne. Jeśli my mówimy o tej transformacji energetycznej oraz w innych działach, ale głównie energetycznej, to powiedzmy sobie tak, ta transformacja jest dla Polski koniecznością, bo kończy nam się węgiel, jest coraz trudniej osiągalny, jest niebezpieczne jego wydobycie, także na powierzchni, bo się zapadają miasta, sprowadzamy węgiel z Rosji, a więc tracimy bezpieczeństwo energetyczne. Dla Polski to jest konieczność i tego nam nikt nie narzuca. To jest nasza potrzeba, najbardziej żywotna, żeby obniżyć ceny energii. Jeśli Unia Europejska chce jeszcze finansować częściowo to przedsięwzięcie, to róbmy to.
I róbmy to właściwie z większym entuzjazmem, zwłaszcza jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bo on jest nakierowany na to. Proszę pamiętać, że kraje zachodu Europy odchodziły od węgla w latach 80., 90. Nikt nie mówił o jakimkolwiek klimacie. Dlaczego odchodzili? Bo to się po prostu nie opłaca. A jeśli pani pytała wcześniej o Australię, na przykład, że oni nie odchodzą od węgla, to ja odpowiem, oni mają odkrywki węgla kamiennego. U nich się nie zjeżdża 800 metrów pod ziemię niebezpiecznie, tylko się kopie węgiel tak jak piasek albo żwir. Zupełnie inna sytuacja. Natomiast Japończycy, Kanadyjczycy, Amerykanie w tych ostatnich dniach na szczycie organizowanym przez Bidena zobowiązali się znacznie zwiększyć ten cel redukcyjny. Znacząco. To jest dobra wiadomość. Bardzo dobra. Chiny powiedziały, w 60 roku będziemy neutralni klimatycznie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest skutek unijnego przywództwa. To jest skutek tego, co robi Unia Europejska od lat. I bądźmy z tego dumni, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. To jest nasz sukces. A te nasze ambicje, gdyby porównał pan teraz właśnie z tymi wszystkimi zapowiedziami ze szczytu Bidena, nie chcę tutaj mówić, że mamy się jakoś targować, kto jest lepszy, kto bardziej, ale kto jest jakby najbliżej faktycznie realizacji tych wszystkich zapowiedzi? Czy Unia Europejska, czy jednak na przykład Stany Zjednoczone w pana? W skali świata na pewno Unia Europejska. Mamy uzgodnione pomiędzy 27 krajami. Proszę pamiętać, że obecne władze polskie podpisały porozumienie paryskie. To nie było kiedyś tam podpisane, to przez nich było podpisane. Więc oni powinni się czuć zobowiązani do tego, co podpisali w 2015 roku. Więc na pewno Unia Europejska ma większe szanse. Nie wiadomo, kto wygra następne wybory amerykańskie. No, ja może mam swojego faworyta, ale to jest sprawa Amerykanów, kogo wybiorą. I nie wiemy, jak się ta sprawa rozwinie. Mało tego, w Unii Europejskiej musimy wytworzyć taki prosty trend. Ja wczoraj się spotkałem z przedsiębiorcami. No, wiele najważniejszych firm w Polsce. Nie chcę ich wymieniać, żeby może nie robić tutaj jakiejś kryptoreklamy. Świetnie się zachowują. Samochodowy, energetyczny, chemiczny, cementowy. To reprezentanci różnych branż. Wie pani, my wiemy, że wygramy za 5-10 lat tylko wtedy, jak będziemy innowacyjni. Tylko jak przejdziemy na inne formy energii. Tylko jak będziemy bardziej oszczędni. Bo taki jest trend na świecie, bo to jest finansowane. To jest nasza szansa. Oni mówią o szansie. Przemysł samochodowy w Polsce mówi, że w latach 30., nie wiem, 35, 39, odejdzie w ogóle od silników spalinowych. Znaczy za kilkanaście lat pożegnamy się z silnikami spalinowymi, jeśli to będzie wypełnione. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, no, jakie my mieliśmy mieć w Polsce milion samochodów elektrycznych w ciągu 10 lat. No to, wie pani, nie można. Właśnie o to chodzi, że nie wolno rzucać słów na wiatr. To były Może słowa... Może lepiej powiedzieć o mniejszych liczbach, ale wykonalnych. Dlatego warto powiedzieć 55%, a nie 65%, mimo że 65% brzmi lepiej. I wygląda lepiej. Dla mnie to jest lepsze. Ale w sumie to może być bardzo groźne. Ja to nazywam populizmem klimatycznym. No, łatwo być dzisiaj populistą klimatycznym, bo młodzi się cieszą, bo wiele środowisk rozumie tą konieczność. Więc jak zagłosujemy 65, no to jesteśmy goście. A skutki? A to, jak to ludzie przyjmą, jak będziemy podejmowali trudne decyzje dla rolnictwa, budownictwa, transportu? Może być różnie, bo to będą koszty, będą ceny. Więc niektórzy po prostu nie liczą się z kosztami i nie liczą się z tym, co sami głosują. Ja rozumiem, bo przecież ja jeżdżę na szczyty klimatyczne od 2 dekad. Ja wiem, na czym polega problem, że znikają wyspy na Pacyfiku. 8 tysięcy takich zniknęło. Ludzie musieli się z nich wyprowadzić. Wie pani, ja miałem to wielkie szczęście, że na początku lat 90. to zamierzchła historia. Byłem reprezentantem Polski w Międzynarodowej Agencji Energii, gdzie był pierwszy na świecie program taki światowy. Ja byłem jego uczestnikiem. Greenhouse Gas Effect. Efekt cieplarniany. Tym zajmowała się Międzynarodowa Agencja Energii w Paryżu. Jeździliśmy po całym świecie. Byliśmy od Azji po Amerykę Południową. Kończyliśmy w Bostonie, w Massachusetts Institute of Technology.
i liczyliśmy to w 1996 roku i wyszło, że jest. Wtedy nas nikt nie naciskał, nie było żadnych politycznych gier. Wyszło nam, to było międzynarodowe towarzystwo, że jest efekt cieplarniany. On jest strasznie groźny. Także ja od początku lat 90. wiem, co się dzieje i próbuję wpływać. Również jak pojawiłem się w Parlamencie Europejskim, to pierwsze moje kroki to było zająć się węglem, ale nie, żeby z niego wychodzić z dnia na dzień, bo tego nikt nie jest w stanie zrobić. Nie można wyjść z węgla z dnia na dzień, bo nie będziemy mieli prądu elektrycznego. Trzeba to zrobić rozważnie, rozsądnie. Pierwszy efekt to był taki, czysty węgiel. To znaczy taki, który nie powoduje fatalnych skutków, zwłaszcza smogu, żeby się zająć tym, żeby ten węgiel był czysty, zarówno pod względem smogu, jak i pod względem emisji czysty CO2. Węgiel nie jest trochę oksymoronem, to jest jednak węgiel. No, pani redaktor, ja mówię o tym, co robiłem 20 lat temu. Jak pani pewnie się tą sprawą nie zajmowała w ogóle i się nie zajmował prawie nikt w Polsce. Od czegoś trzeba zacząć. Jeśli mamy węgiel, który nie grozi naszemu zdrowiu, to jest pierwszy efekt. Ja całe życie mieszkałem na Śląsku, a w czasach szkolnych w Chorzowie. 300 metrów ode mnie była elektrownia Chorzów. To zresztą pierwsza elektrownia w Polsce przemysłowa, bo ona była czynna po I wojnie światowej jako jedyna taka elektrownia. Ja pod nią mieszkałem. Tam paliło się miałem węglowym. Ja musiałbym zmieniać koszulę 2-3 razy dziennie. Fatalna sytuacja. Tak na Śląsku było przez całe dziesięciolecia. Niedaleko były zakłady azotowe, amoniak, te wszystkie zapachy. Ja tam się wychowałem. Niezależnie od tego, z której strony wiał wiatr, to albo czerwony popiół z aglomerowni Huta Kościuszko, albo elektrownia Chorzów, albo zakłady azotowe. Zawsze było brudno, zawsze było. Śląsk dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. To nie jest taki region. Przecież ja tam mieszkam i nie muszę 2 razy dziennie zmieniać koszuli. Wierzy panu, ja wychowywałam się w Jaworznie, to dzisiaj jest województwo śląskie, a nie Śląsk, żeby tutaj nikt mnie nie posądzał. Wiem. To jest ziemia krakowska, w porządku. Ja też pamiętam, jak się myło okna co tydzień, bo były tak brudne. Ale ja wrócę jeszcze do tego populizmu klimatycznego. Czyli jednak się trochę zmieniło. Zmieniło się całkowicie i ja się doskonale, to bardzo się cieszę, że pani potwierdza. Kibicuję, żeby to się dalej zmieniało, bo myślę, że... Ja nie próbuję włączać Jaworzna do Śląska, proszę mi wierzyć. Ja również, ale niektórzy niestety dosyć błędnie to robią. Ja wrócę do tego populizmu klimatycznego. Muszę pana zapytać w tym miejscu o Gretę Thunberg. Czy pan by ją nazwał populistką klimatyczną, czy jednak stonowaną działaczką, osobą, która jednak dobrze robi takimi działaniami w tej kwestii, no może zmiany myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, bo tam też jest to konieczne. Absolutnie bym jej nie nazwał populistką klimatyczną. To jest młoda dziewczyna, właściwie jeszcze jako dziecko, zaczęła dostrzegać ten problem. I to jest fantastyczne. Ona ma prawo nie znać dalekosiężnych skutków. Ona ma prawo nie być uczoną, która wie, jak odpowiedzieć na zagrożenia. Ale ona doskonale definiuje zagrożenia. Populistami klimatycznymi są politycy, którzy zdając sobie sprawę z tego, jakie będą skutki, jak będą trudno i realizowalne i odczuwane przez ludzi, co może spowodować niechęć do tych wielkich decyzji, które podejmujemy, a i mimo wszystko podbijają bębenek celów klimatycznych, bo akurat to jest modne, bo akurat ich popierają. To są populiści, nigdy Greta. Jesteśmy w roku 2021, w wersji na dzisiaj, w listopadzie w Glasgow ma się odbyć kolejny szczyt klimatyczny, COP26. Coraz głośniej mówi się o tym, że zapisy porozumienia paryskiego z 2015 roku mogą albo nawet powinny zostać zmienione. Panie premierze, przypomnijmy, tam podpisaliśmy się wszyscy pod tym, że globalne ocieplenie musimy zatrzymać i ta temperatura średnia globalna nie powinna wzrosnąć o więcej niż 2 stopnie Celsjusza w perspektywie roku 2100. Coraz częściej słyszymy, że nie powinno być 1,5 stopnia Celsjusza. Czy zanosi się nam na zmianę porozumienia paryskiego jednak i to... W kierunku zaostrzenia. Tak, w kierunku zaostrzenia. Mam nadzieję. A to jest wykonalne? Mam nadzieję. Odpowiadam pozytywnie, ale z wielkim umiarem i z wielką rozwagą. Mówiłem pani, od początku lat 90. wiem, co nam grozi. Wiem, jakie były schematy, aby obejść
produkcję energii elektrycznej z węgla, ciepła z węgla, jakby żeby odejść od ropy naftowej jak najszybciej. Nie tak bardzo z gazu, bo on mimo wszystko nie powoduje zagrożeń smogowych. I ropa, i węgiel to jest dodatkowo jeszcze smog, czyli coś bezpośrednio zagrażającego naszemu zdrowiu. Proszę pamiętać, jest ogromna różnica. Pomijam fakt, że z gazu się wydziela znacznie mniej dwutlenku węgla, czyli gazów cieplarnianych. A więc to dla mnie nie jest żadna nowość. Ja uważam, że powinniśmy to zaostrzeć, ale ja mieszkam również na Śląsku. Jestem Ślązakiem. I jestem Polakiem, który rozumie, jakie to jest trudne, jak dużo trzeba dać szans ludziom, żeby to zrozumieli, żeby to przyjęli dla siebie i żeby również rozumieli, że muszą to zrobić w takich regionach jak Śląsk. Nam się tyle udało. Naprawdę to jest region wielkiego sukcesu. My dzisiaj mamy wydajność pracy na Śląsku w czołówce krajowej. Wydajność pracy, czyli to, co jest ważne. Ile możemy z naszej pracy rąk, mózgu, naszego krzątania się wokoło, ile możemy uzyskać dobrych, pozytywnych efektów. Jesteśmy w czołówce, to jest region, który się zupełnie zmienił. Pani o tym wie, bo pani jest z tego województwa, niekoniecznie dokładnie etnicznie z tego regionu. I powiem, że to jest dla mnie ogromna nadzieja, że się uda zrobić to, co się udało w ciągu ostatnich 20-25 lat, a przecież mieliśmy 70 kopalń węgla kamiennego, produkowaliśmy węgla kamiennego 2 czy 2,5 razy więcej niż dzisiaj, produkowaliśmy ogromną ilość innych wyrobów właśnie w tym regionie, zastąpiliśmy to inną produkcją. Zastąpiliśmy to innymi działaniami, które są bezpieczne i ekologiczne, które dają szansę rozwoju młodzieży. Bo ja bym chciał, żeby młodzi ludzie, którzy się rodzą w tym regionie, żeby mówili, tu jest fajnie, tu są parki, zieleńce, tu warto mieszkać. To jest... Ale żeby tak mówili, to też musi się zmienić też polityka rządu, powiedzmy o tym głośno. Panie premierze, czy... Trzeba uczciwie rozmawiać z ludźmi, a nie... wyborczo od rana do wieczora. Ale czy my możemy dzisiaj założyć z tą wiedzą, jaką powiedzmy mamy na dzisiaj, czy pan, czy ja, że Polska podpisze się jednak pod planem Zielonego Ładu Unii Europejskiej, czyli tej neutralności klimatycznej w roku 2050? Proszę pani, powiem pani tak. W ogóle nie mamy wyjścia, ponieważ nikt dzisiaj nie mówi poważnie. Pewnie jest 15% ludzi w Polsce, którzy mówią o możliwości wyjścia z Unii Europejskiej, ale 80% ludzi, to jest oczywiste, że musimy być w Unii. Nie mamy w ogóle dla siebie lepszej przyszłości niż w Unii Europejskiej. Widać, co się dzieje w Rosji. Niemal za naszą granicą. Chcemy tego, chcemy takich zagrożeń. Łotysze, Estończycy, Litwini to czują, a najbardziej Ukraińcy. A więc w ogóle nie mówmy, że jest dla nas inne rozwiązanie. Jeśli nie ma innego rozwiązania, to znaczy, że jesteśmy w Unii. Przez 30 lat będziemy realizowali całe ustawodawstwo unijne. Wszystkie zmiany w zakresie ilości energii odnawialnej, oszczędzania energii, to wszystko będą normy podwyższone. Odchodzenia od paliw kopalnych, po to, żeby mniej emitować. Te wszystkie normy w prawie klimatycznym zostało to wszystko zapisane. To jest ta nasza, nazwijmy taka, no, Biblia na następne 10-20 lat, bo pewnie będziemy to zmieniać, zaostrzać. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby zaostrzono wymagania klimatyczne. Dlatego, że mówiliśmy najwyżej 2 stopnie, a najlepiej 1,5 stopnia. Według badań w Oxfordzie, w paru innych miejscach na świecie, my to 1,5 stopnia w stosunku do XIX wieku podniesienia średniej temperatury na Ziemi, to osiągniemy w ciągu kilkunastu lat. Czyli za kilkanaście lat będziemy mieli tą niebezpieczną pierwszą granicę 1,5 stopnia, bo 2 stopnie to już jest katastrofa, ale 1,5 stopnia to jest pierwsza niebezpieczna granica i warto jej nie przekraczać, bo potem się robi taka samonapędzająca rewolucja w klimacie. Na przykład takie proste zagrożenie jak północ Syberii, gdzie są zmrożone ogromne pokłady metanu. Tam jest wieczna zmarzlina, a pod spodem metan. Jest takie podejrzenie graniczące z pewnością, że jeśli to rozmarznie,
to się to zacznie wydobywać, ten metan. A metan jest kilkanaście razy bardziej groźny niż dwutlenek węgla. My ciągle mówimy jest o CO2. Mocniejsze. Wie pani, na Grenlandii odsłaniają się całe łąki, które zupełnie inaczej absorbują światło słoneczne i ciepło niż śnieg, bo śnieg odbija. A te puste tereny, skały, las, absorbuje bardzo wiele energii. A więc Ziemia zaczęła się ocieplać już nie tylko dlatego, że my stworzyliśmy do tego warunki przez efekt cieplarniany, tylko dlatego, że zaszliśmy tak daleko, że to już zaczęło się samo napędzać. Wie pani, ja, bo mówiłem pani o tym, że zacząłem od technologii czystego węgla. Jednym z technologicznych rozwiązań, które wprowadzałem w postaci programu flagowego Unii Europejskiej, było wyłapywanie i składowanie pod ziemią dwutlenku węgla. Próbowałem również w Polsce, w Bełchatowie, w paru innych miejscach, żeby te instalacje powstały. Wtedy mu mówiono, że nie, bo to nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie. My chcemy być innowacyjni. W Polsce cały czas słyszę, że będziemy innowacyjni. Ale jak jest technologia niesprawdzona, to nie będziemy jej stosować, bo nie sprawdziliśmy. Nie ma technologii innowacyjnych, które są sprawdzone. Bo jak jest sprawdzona, to już nie jest innowacyjna. To już ktoś to sprawdził. To już jest stara technologia. Więc z jednej strony mówi się, chcemy być innowacyjni, a taka technologia, która dzisiaj wraca, i to wraca na sztandarach, bo się obawiamy, że być może będziemy, co jest szalenie trudne, ten dwutlenek węgla próbować wyciągnąć z powietrza, z atmosfery, bo go już jest za dużo. To ja sobie nie wyobrażam technologicznie, jakby to było możliwe, ale o tym się mówi i już nad tym ośrodki pracują. A ta technologia składowania, cały czas było marudzenie geologów. To były niekończące się dyskusje. Nie, bo on się ulotni. Wie pani, są takie rozwiązania. Jest możliwość wtłaczania 3000 metrów pod ziemią. To jest technologia, którą można było u nas stosować. Można było właśnie oczyścić te gazy emitowane przez elektrownię Bełchatów na przykład i zapychać ten dwutlenek węgla poniżej, gdzieś głęboko. Znaczy, to jest technologia niesprawdzona. Tak, bo to jest właśnie, na tym polega innowacja. Bo nie może być innej innowacji niż niesprawdzona technologia. Była jeszcze taka technologia zgazowania węgla. Między innymi w kopalni Wieczorek były prowadzone takie badania. Był gotowy projekt. Bardzo o to zadbałem, żeby to można było robić w Kędzierzynie-Koźlu. Pamiętam. Skoro Lewica, rząd zrezygnował z rurociągu z Norwegii, z Danii, to ja postanowiłem, będziemy produkować gaz z polskiego węgla, żeby odciążyć tę naszą zależność od Rosji, Gazpromu i tak dalej. Będziemy w Kędzierzynie-Koźlu, pod bokiem mamy śląskie kopalnie, będziemy transportować węgiel, zgazowywać, będziemy mieli gaz do syntezy nawozów sztucznych, do czegoś, co jest podstawą dzisiaj w ogóle chemii, bo produkcji amoniaku. No niestety trzeba było podjąć decyzję, bo technologia była innowacyjna, no ale niesprawdzona, to trudno było podjąć taką decyzję. Więc wie pani, strasznie się trudno przebić. Ja to robię od kilkunastu lat w Parlamencie Europejskim. Wcześniej robiłem jako człowiek odpowiedzialny za polski rząd, a jeszcze wcześniej jako naukowiec zajmujący się efektem cieplarnianym w International Energy Agency w Paryżu. Panie premierze, praktycznie jesteśmy u celu, kibicujmy tym celom klimatycznym w takim razie. Nawet przejechaliśmy już te główne zagłębie, bo jesteśmy w Pszczynie, czyli jeszcze, przejechaliśmy Tychy, Katowice. Jeszcze pojedziemy kawałek, okazało się, że jednak power ma power i dobrze się nam rozmawiało. Bardzo dziękuję za rozmowę i pamiętajmy o tym, że ten świat zmienia klimat, a klimat zmienia świat.